ciężko, że... Tak, tak. Ja nie wiem, jak wy sobie radzicie tyle sztuk bydła. Ja to się śmieję, no mówię. Wiedziałem, że ciężko będzie, ale czasem człowiek myśli, kurczę, ale że aż tak? No. Wszystko idzie do przodu, trzeba się rozwijać. No, ale to do przodu kosztuje pieniądze. No. To za darmo? No za darmo, no, ale... Za darmo to nawet zębę nie da. No, to nie darmo. No, bo teraz mamy takie czasy, jak przykładowo, jak Unia nie pomoże, no to poralnik sam. U mnie jak gnój ja wybieram, to ludzie się dziwują, że o, tak o, nawet głębiej, że ja muszę za potrynę się przyjąć, żeby wyleć. No wszędzie będzie błoto, bo to od hodowli musi być błoto. A później, że siądziesz na tej gospodarce, no to trzeba już robić, a nie myśleć o zabawach i... Tak jeszcze, po drugie, jakie teraz zabawy, o, za moich czasów to było. I co ja za 42 lat roboczych dostałem 1200 zł emerytury. A niektórzy po 15 lat przypracowali i mają po 3, po 4. A ja za 42 lat roboczych dostałem 1200. To jest tak.